Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Pora, żeby porozmawiać o kolejnych groźnych chorobach, które znów mogą przetrzebić ludzkość. Przynajmniej tak straszą naukowcy. Ze mną dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk. Witam serdecznie. Bezkalorii.pl. No, panie doktorze, straszne rzeczy się dzieją. Mamy małpią ospę. 3 tygodnie temu w Wielkiej Brytanii potwierdzono przypadek rzadkiej tropikalnej choroby, właśnie zwanej małpią ospą. Do tego czasu ta choroba była głównie w Afryce, a od tego czasu pojawiła się w ponad 20 krajach świata. Czy jest się czego obawiać? Czy to następczyni koronawirusa? No na pewno, chociażby ze względu na śmiertelność potencjalną, to raczej nie będzie, dlatego że w tych cięższych przypadkach, których jest mniej, to sięga 10%, a w tych większości 1%. W związku z tym w tych cięższych, i to mówię na początku, kiedy ludzie dopiero się zapoznają z tym wirusem, w związku z tym, jeżeli by nawet to przyszło w charakterze tak zwanej epidemii, takiej rozpełźnie się po całej Europie, to śmiertelność, spodziewam się, będzie dużo mniejsza niż 1%, w związku z tym nie będzie większego problemu, o ile nie będziemy się sami napędzać strachem, muchami, strachem i innymi komarami, bo strach, pamiętajmy, obniża odporność. Muchy zaraz, bo muchy też, ale jeszcze chciałam o tej małpiej ospie. Czy wiemy, jak się można nią zarazić, dla kogo jest groźna? W Polsce, zdaje się, do tej pory żaden przypadek się nie pojawił. Jeszcze nie wiemy, przynajmniej oficjalnie. Natomiast to co zaniepokoiło naukowców, to to, że zarazili się ludzie, którzy nie byli nigdy w Afryce, tak? Czyli podejrzewamy, że transmisja nastąpiła z człowieka na człowieka i tutaj się podejrzewa drogę kropelkową. Ewentualnie może być to jakiś gryzoń, który zawlókł albo zawleczony, że tak powiem, przywieziony nie do końca legalnie z jakiegoś tam kontynentu, no i przeniósł chorobę. W związku z tym zarażamy się bezpośrednio od wydzielin różnych zwierząt. No, albo są to gryzonie czy wiewiórki. Ewentualnie też przez wydzieliny, a także przez drogą kropelkową, to podobnie już słabiej, od drugiego człowieka. A czy ta ospa jest groźniejsza od ospy wietrznej? Odwiecznej, czy jest groźniejsza? Trudno, znaczy dla dorosłego ospa wietrzna, pamiętajmy, się może źle skończyć, tak? Bo każda prawie ospa przechodzi z zapaleniem nie mniejsza, przepraszam, tylko mózgu. W związku z tym dzieci to lepiej znoszą, dorośli dużo gorzej. Czyli ospa u dorosłego może być rzeczywiście ciężką chorobą. Natomiast tutaj, z tego co wiem, no, ciężka przebieg, no bo jest gorączka powyżej 38,5-39 stopni, no to może być ciężki przebieg, ale jakaś strasznie ciężką chorobą to na pewno nie jest. Muchy, wspomniane przez pana muchy, pojawiły się publikacje naukowe w różnych miejscach. Portale te publikacje cytują. Przeciętna mucha przenosi 200 różnych rodzajów szkodliwych bakterii. No, generalnie trzeba uważać i właściwie jak zobaczymy muchę, to już umieramy. Tak jest? No, od samego patrzenia na szczęście jeszcze nie. Powiem więcej. Większość z tych much, które chodzą nam po jedzeniu, latają obok, my nie widzimy, prawda? I one siadają na tym jedzeniu, chodzą i my nawet o tym nie wiemy, prawda? A jak mówię, co oko nie widzi, sercu lżej, chłe, chłe. I nagle mam potem jakąś biegunkę jednodwudniową i nagle co się stało, nie wiem. A to mogła być mucha, w związku z tym na ogół to, jeżeli ma coś się zadziać, to właśnie to będą jakieś dolegliwości żołądkowe, dlatego że 75% mniej więcej patogenów, które przenoszą te muchy, to są właśnie bakterie, które mogą zaszkodzić nam, że tak powiem, na nasz przewód pokarmowy. Reszta, no to są jakieś tam wirusy inne. Tutaj jedyne co, czego można się bać, tak naprawdę to są jaja pasożytów, dlatego tych kilkanaście jajeczek wystarczy, żeby człowieka, że tak powiem, zarazić. Tych bakterii to już trzeba parę set albo dużo więcej, żeby ta inwazja była skuteczna. A jeżeli mamy prawidłową florę jelitową, jeżeli mamy nawodnione, odpowiednio odżywione śluzówki, to tym bakteriom będzie tak naprawdę dużo, dużo trudniej wniknąć. Czyli jeżeli patrzymy na to, kto może zachorować, kto łatwiej, to osoby odwodnione, czyli osoby na ogół starsze, osoby schorowane, które rzeczywiście będą łatwiej mogły na to zachorować. Panie doktorze, mi się wydaje, że pan jest nie dość przerażony, nie tak przerażony, jak chcieliby naukowcy, bo jak czytam te teksty o tym, że dzięki tysiącom drobnych włosków na odnożach muchy, bakterie są szybko przenoszone do żywności, muchy przenoszą tak poważne choroby zakaźne jak cholera, czerwonka i tyfus, muchy są wszędzie, czyhają na nasze jedzenie, no to wydaje mi się, że pan nie jest wystarczająco przerażony tymi muchami jednak. Jakoś się do nich przyzwyczaiłem. Nie powiem, że mnie nie irytują, prawda? Ale no inaczej. No jeżeli weźmiemy, będziemy mieli, że tak powiem, zobaczymy, że mucha już łazi i przycupnęła sobie w jednym miejscu i zaczęła sobie tam lizać, czyli zjadać ten nasz pokarm,
To znaczy, że puściła, że tak powiem, to, co miała wypuścić, czyli soki trawienne z resztkami pokarmowymi, czeka, aż się strawi i zlizuje to, co jest. No, tej rzeczy bym akurat nie jadł, tak? Natomiast jeżeli mucha przysiądzie na mniej niż sekundę, czy na te 2 sekundy, to tak naprawdę mówię, tych patogenów za mało będzie, żeby nam krzywdę zrobić. W związku z tym, jeżeli ktoś się boi, to rzeczywiście odcina ten kawałek jedzenia albo wrzuca do śmieci przerażony. Jeżeli ktoś się bardzo boi i jest na przykład kotlecik czy kiełbaska, może wrzucić na patelnię, podgrzać. Nie ma się czego bać, bo nic z tego nie przeżyje. Można, na dowód można sprawdzić, palec położyć na patelnię, zobaczyć, co się z nim stanie. To samo się stanie z tymi patogenami, w związku z tym może nie próbujmy, żartowałem. Natomiast w większości przypadków tak naprawdę nam się wiele nie stanie, ale nie namawiam do tego, żeby muchy, muchy, taś, taś, cip, cip, chodźcie do mnie tutaj, zlatujcie się i najedajcie, prawda, bo to nie ma sensu. Oczywiście trzeba to jedzenie przykrywać, żeby te muchy rzeczywiście nie zleciały. Szczególnie jeżeli mieszkamy gdzieś obok na przykład szpitala, gdzie te muchy mogą odwiedzić szpital i potem wlecieć do nas, prawda? Albo jeżeli jesteśmy koło jakiegoś gnojowiska. Tu zaczyna się niewielki problem, bo tam tych patogenów jest troszkę więcej. Natomiast generalnie, że mamy nawet, nie musi być jakiś specjalistyczna przykrywa, tylko zwykłe sitko, takie do odcedzania, nie wiem, czegokolwiek, przygotujemy makaron cienki, nie z tymi dużymi okami, tylko z takimi malutkimi, przykrywamy talerz i te muchy tam już się nie dostaną, w związku z tym bez paniki. Znaczy oczywiście much nie kochamy, natomiast mi się wydaje, że z jakiegoś powodu wciąż jesteśmy straszeni jakimiś chorobami. Naukowcy ciągle coś wymyślają. Komu i czemu ma to służyć? O, to już pytanie nie do mnie. Do naukowca to mi daleko, że tak powiem, chłe, chłe. Znaczy jak to powiem, no... Kto zarabia na strachu, panie doktorze, może tak? No wiadomo, firmy farmaceutyczne, tak, które produkują leki na stres, leki na muchy, leki na ospę i tak dalej. Także wiadomo, no to nie ma tutaj, to nie jest wielka filozofia jakaś, prawda? Natomiast no straszenie, o terapeuci jeszcze zarabią, bo to potem będą musieli tych ludzi, że tak powiem, z tych fobii różnych leczyć, ale nie sądzę, żeby tutaj terapeuci akurat jakoś wyjątkowo mieli tutaj, lobbowali za straszeniem nas muchami, czy inną ospą, prawda, czy nawet grypą, czy czymkolwiek. No ale wirusy były, są i będą. Czy jest tak, że po COVID-zie boimy się ich może trochę bardziej i jakoś tak bardziej nerwowo reagujemy na wszelkie doniesienia o kolejnych potencjalnych chorobach, no bo COVID stworzył nową dla nas sytuację, nieznaną wcześniej, nieznaną do tej pory i być może boimy się kolejnych pandemii, tym bardziej, że naukowcy zapowiadają, że taka to w ciągu tylko kilku lat może się znowu powtórzyć. Znaczy wiadomo, no, wirusy są, były, będą i takie sytuacje się będą powtarzać. Wszystko zależy od tego, jakich odczynników użyjemy i jak będziemy często to rozpoznawać. No bo jeżeli rozpoznajemy osobę, która jest nosicielem, jest zakażona, ale że tak powiem, ma marną szansę zarazić i nie jest chora, no bo wiadomo, że zarażają osoby, które są kaszlące ewidentnie, no to w tym momencie, jeżeli i wiemy, że chorowało objawowo 10-20% z tych wszystkich zakażonych, no nagle ta gra liczb jest wielka, bo powiedzmy chorowało w danym momencie, naprawdę miało objawy, powiedzmy 100 tysięcy osób, ale mówiło się, że 2 miliony jest w tym momencie zakażony. No 100 tysięcy, 2 miliony robi ogromną różnicę. Magia liczb, my słyszymy te liczby, ojej, to tyle osób zarażonych, zaraz wszyscy umrą, prawda? A jeżeli popatrzymy w te liczby, jak ktoś śledził te wszystkie liczby, to widział, tam zawsze była taka ilość zajętych respiratorów na przykład, prawda? Ilość osób w ciężkim stanie. Okazało się, że szczególnie no już od połowy tej całej pandemii, to tych ciężkich stanów to było poniżej procenta. W związku z tym głównie te osoby umierały, prawda? Czyli jeżeli nie jest tak, że o człowiek idzie zdrowy i nagle ojej, jestem chory i umieram w ciągu 2 sekund. Nie. Trzeba przejść taki pewien cykl, szpital, choroby, źle się czuję i respirator i dopiero, że tak powiem, umieram. No oczywiście i część osób umierała gdzie indziej, natomiast tu rzeczywiście... I zawiesił tam się pan doktor, chyba go dopadły jakieś złośliwe muchy. Wrócił pan doktor? Jestem, bo coś się przerwało. Wirus pana dopadł, ale chyba wirus komputerowy to był. Tak. Panie doktorze, w takim razie kolejne pytanie. Wczoraj przy śniadaniu moja córka, 11 lat, taka trzeźwo myśląca, mówi do mnie tak: mamo, a co się właściwie stało z COVID-em? Dlaczego on był i nagle go nie ma? Dlaczego już nie ma kwarantanny i tego wszystkiego? Może pan odpowiedzieć mojemu dziecku, co się z dnia na dzień stało z COVID-em? Stały się ważniejsze sprawy na świecie, które, że tak powiem, bardziej nas zajmują, tak? Niestety dziennikarze, nie to nie mówię, że pani, ale część osób, że tak powiem, to nadużywa, tak, prawda? W związku z tym
To jest jakoś też, sprawa mediów, ale też i nas niestety, którzy to, też straszymy za, bardzo, w związku z tym tu trzeba sobie spojrzeć w lusterko, zastanowić się, czy nie przeginamy, prawda, no bo można ludzi straszyć, że jeżeli nie założysz czapki i szalika, to się przeziębisz, a potem może mi zapalanie bluz, takie powiedzmy drobną manipulację dokowasz, ale już tak straszyć nadmiernie, no to mówię, to rzeczywiście niestety konsekwencją tego mogą być spore osłabienie odporności i to może mieć rzeczywiście duże skutki zdrowotne, plus jeszcze cała ta oprawa, czyli powiedzmy bankructwa osób, no to jest rzeczywiście, to nie jest fajna rzecz. Także mówię, że są ważniejsze rzeczy, a oprócz tego wirus oczywiście osłabł. No wiadomo, że no, to coś mówili od 2 lat, że on musi osłabnąć, bo gdyby on jakby zwiększył swoją moc, no to tak jak ebol, wirus ebola, które są krótkie, te endemie krótkie, takie, że wybucha i gaśnie, tak samo jak MERS czy SARS, to było, one się wygasiły po części same dlatego, że no, nosiciel, czyli osoba zakażona, szybko umierała, prawda? Tak? Czyli nie miała szansy zarazić innych. No ja właśnie tak i powiedziałam, że wirus złagodniał, stał się jedną z infekcji górnych dróg oddechowych po prostu, ale panie doktorze, mam takie pytanie, ponieważ no, zdjęliśmy maseczki, zrobiliśmy to z dużą ulgą, ale widzę efekt zdjęcia maseczek taki, proszę mnie poprawić, bo może to nie jest efekt zdjęcia maseczek, tylko efekt tego, że SARS-CoV-2 po prostu złagodniał i inne wirusy się uaktywniły. Widzę efekt taki, że dzieci teraz łapią wszystko, jest masa jelitówek, jest masa infekcji, bostonka się pojawiła w przedszkolach, dzieci ciągle zaglucone, zakatarzone, zakasłane. Jakby pan to wytłumaczył? Czy to jest pora roku, wiosna, czy to jest właśnie jednak to, że te maseczki trochę przed innymi wirusami chroniły? Czy może po prostu, skoro SARS-CoV-2 złagodniał, to te inne wirusy teraz wygrywają konkurencję o żywiciela? I jest taka szansa, że tak rzeczywiście było, natomiast ja raczej tutaj dopatruję się temu, że takiemu zjawisku, że dzieci do 18 roku rozwijają swój układ immunologiczny. I jeżeli pewne lekcje ominą, to już może być tak, że się nie da ich odrobić. Tak jak z matematyki nie były 2 tygodnie na lekcji, wezmą korepetycje i sobie tam mogą nadrobić braki. Tak tutaj te braki mogą się okazać rzeczywiście bardzo brzemienne skutki. W związku z tym lockdowny, zamykanie dzieci od, tak powiem, niewychodzenie, czyli brak kontaktu z wirusami, z bakteriami, z różnymi patogenami, osłabia ich odporność, za to będzie zmagał choroby autoimmunologiczne. I teraz mamy wysyp chorób autoimmunologicznych, to co widzimy z żoną w gabinecie. Mnóstwo osób jest naprawdę chorych, do celiaki włącznie, coraz więcej celiaki chociażby rozpoznajemy, a to jest teoretycznie choroba głównie, powiedzmy, nam się z dziećmi kojarzy, a u dorosłych jeśmy rozpoznawali raz na jakiś czas, a teraz mamy w miesiącu kilka nowych rozpoznań celiaki i innych chorób jelitowych, czym się głównie żona zajmuje. W związku z tym patrzmy na to w ten sposób też, że jeżeli nasz układ immunologiczny nie ma czym się zająć, bo chodzimy w maseczce sterylnie, myjemy te ręce i w ogóle nie ma tu żadnego patogenu, to on się nudzi i zaczyna kombinować, komu by tutaj dokopać, tak? No i zaczyna kopać nas, tak? W związku z tym tu też się pojawia problem, czyli pamiętajmy o tym, że też ten układ immunologiczny musimy trenować w odpowiedni sposób i te muchi mogą nam w tym pomóc. No, tylko żeby nie za bardzo i nie za dużo, ale panie doktorze, właśnie jak teraz trenować ten układ immunologiczny, skoro rzeczywiście dzieci mają zaległości, zaległości trzeba nadrabiać, być może nie wszystkie zaległości nadrobić się da, ale mamy teraz taką porę, jest wiosna, za chwilę będzie lato, że to jest najlepszy chyba moment, żeby te zaległości immunologiczne dzieciaki nadrabiały, jak najlepiej to zrobić. Znaczy nie będę namawiał na ospa party, prawda? No nie. Inne, niekoniecznie. Natomiast no, wzmocnić odporność naszą poprzez, znaczy inaczej, nadrobić kontakty. To wiadomo, nie prowadzać może do chorych dzieci, ale na pewno, żeby się wymieniały własnymi patogenami. A z drugiej strony, no wiadomo, żywienie, sport, wysypianie się. Mimo że wakacje są, dzieci chciałyby posiedzieć dłużej przed telewizorem, no niekoniecznie. No i znowu wirus komputerowy nam doktora dopadł i łącza nam zjadł. W takim razie skończymy tę część audycji. Walczymy o odporność i o nadrobienie zaległości immunologicznych u siebie i u dzieci, a pora roku temu sprzyja. To był dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk, bezkalorii.pl. Dorota Łosiewicz, wracam do państwa po przerwie.